Siemanko, z tej strony Darek, to jest kolejny odcinek z Ludwigierek. Cyberman się ostatnio Was podobał. I to może być ostatni też odcinek z Ludwigierek, ponieważ będę nagrywał na kopię od poniedziałku i od poniedziałku do piątku będą chodzić dwa odcinki. Jeden odcinek na pewno będzie wchodził. Nie, czy dwa. Ale jest dwa, bo będę miał ferie i jakby będę to. Bo chodzi o to, że będzie wchodził do wydania na to, to będzie git i... No co ma z tego będzie wchodzić? Git i CSGO. Czyli na przykład będzie wchodzić git, a wtorek CSGO. No. A w sobotę widzimy to trzy filmy. I wejdzie na przykład League of Legends. Wróciłem po rekorda, chodźcie. Nie udało nam się. A co są ostatnie jakby luźne gierki? Bo chodzi o weekend. To będą telefonowe gierki. Też na pewno jeden. Czyli w weekend dwa odcinki będą telefonowe gierki. Czyli no, w sobotę w niedzielę. Chodzi o to mi, że... co? Na razie nic takiego. Nie ma. Ojej, ja nie powiem, bo... przekazać... przekazać to fajnie nawet na Clash Royale. Bo chodzi o to, że teraz nagram. Proszę, to jest Clash Royale. I to różne gierki, które będzie miały najwięcej lajków i najwięcej wyświetleń, no to zostawiam je na sobotę i niedzielę, które będzie co sobotę i niedzielę się pojawiać. A co, dziennie będzie się pojawiać League of Legends i Clash Royale. Znaczy League of Legends może się pojawiać co drugi dzień, CSGO i Gwid. Zależy. Będę się starał bardzo gdzieś systematycznie to robić, czyli że pewnie jak będzie wchodził serię, pewnie będzie wchodził że Gwid w poniedziałek, a że wtorek CSGO, Gwid w środę. Gwid w poniedziałek, CSGO w środę, League of Legends, CSGO w wtorek, League of Legends w środę. W razie to będę próbował po dwa dziennie robić, bo mam ferie. Ale po feriach jeden dziennie się będzie pojawiał odcinek. Poza weekendami, które będą się pojawiać. Możemy tam zrobić, że na tygodniu będzie się pojawiać Gwid i na przykład CSGO. A weekend League of Legends. Albo tak, bo wolę bardzo League of Legends i tylko muszę sobie aktualkę ściągnąć, czyli League of Legends będzie się pojawiała na tygodniu, a w sobotę w niedzielę CSGO plus jeszcze w sobotę w niedzielę będą się pojawiać jakieś serie z telefonów. Czyli telefonowa seria może być to lub Clash Royale. To czyli luźne gierki, czyli Flappy Bird, różne od Ketchupa, różne będę zmieniać, próbował i jutro na pewno, i to jutro nie wiem co wejdzie, jakaś inna giereczka, luźny gierek, raczej tak, nie jestem pewny czy cały dzień będę próbował nagrywać na kompie, ale nie ustawiajcie się, że jutro wejdą dwa odcinki. Tylko ustawcie się, że na pewno jutro wejdzie Clash of Clans. Bo muszę to samo powiedzieć i nagrać ostatni odcinek. Tak jakby i później wybierzecie z tych ostatnich odcinków, którą najwięcej osób obejrzy i która najwięcej osób zlajkuje. No. I lajkujcie wszystkie materiały, bo to od razu jest. Jakby motywacja dla youtubera. Może inaczej. Opowiem wam ojej, jeszcze nie to klina. No. Tak. No to tyle. Z tych organizacyjnych rzeczy i teraz jeszcze chwileczkę opowiem wam historię dzisiaj. Na razie próbowałem nagrać tego.
Miałem 13 FPS-ów, takie na pewno 30-60. Same się takie lagi miałem. Mecz wygraliśmy. Chyba znacie, że poszedł. Stwierdziłem, że nie wrzucę. Później próbowałem Vita. Nagrałem 20-minutowy materiał głosowy. Okazało się, że obraz mi się nie nagrał. I trzeci raz nagrałem. Jeszcze raz Vita. A później mi się wszystko fajnie nagrało. Tylko się okazało, że YouTube co? Nie wiem, że trzeba uszy limice podjąć, to jeszcze nie w formacie. Jutro będę patrzył, w jakim formacie mogę to zrobić. I będę się starał. Wreszcie. Wrzucić chwilę, jak na pewno będzie. To będę w wtorek, środę. Piątek. Znaczy, w niedzielę następnie. Nagram to. A. Widzicie, jak to przykład rzucę. Dobra, pani wewnętrznie zapomniała. Spoko. Zachciłeś. Dobra. Jeszcze chwilę. Ostatnio lecimy raz. Z ile? Dwa. Ostatnie raz. Nie, to nie chodziło. Masakra. Nie, ostatni raz, bo się fajnie pogra. I dlatego ludzi nie wiem, czy to są, bo to jest tak, coś trudzi mi się, coś muszę nagrać. I wczoraj tak mi się nie chciało później nic zagrywać, tak ja nie dodać, tak. Drogi kolejny później udadła. Czy sobie chyba nagrał? Tak, bo nie chciałem się w końcu nagrywać, zagrać po sobie WWE u niego, u mnie. Winta trochę i później. Się chciał, dobra. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, na razie i cześć, elo.